Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Tobie, jak łatwo usunąć konto na Facebooku. Jeśli jesteś z nami pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Teraz krótkie intro i zaczynamy. Usunięcie konta na Facebooku nie powinno nastręczać zbyt wielu trudności. Serwis oddaje do naszej dyspozycji proste i skuteczne metody, które pozwalają na całkowite usunięcie konta bądź też jego tymczasowe zawieszenie. Jeśli chciałbyś usunąć swoje konto na Facebooku bądź je dezaktywować, ale nie wiesz, jak to zrobić, to koniecznie obejrzyj dzisiejszy odcinek do samego końca. Na liście wszystkich zainstalowanych aplikacji odszukujemy Facebooka, uruchamiamy program i logujemy się do swojego konta. Klikamy na ikonę hamburgera, są to te trzy poziome kreski, a następnie rozwijamy zakładkę ustawienia i prywatność i przechodzimy do ustawień. W obszarze Twoje informacje na Facebooku przechodzimy do zakładki Własność konta i kontrola. Pojawią nam się trzy kategorie, nas interesuje ta druga, czyli dezaktywacja i usuwanie. I mamy dwie opcje. Możemy dezaktywować konto, bądź też je całkowicie usunąć. Jeśli zdecydujemy się na tymczasowe zawieszenie konta, to bardzo ważna informacja, nadal będziemy mogli korzystać z konta w aplikacji Messenger. Natomiast jeśli zdecydujemy się całkowicie usunąć konto, to musimy pamiętać, że usuwamy zarówno swój profil na Facebooku, jak i w aplikacji Messenger. Na samym początku pokażę, jak wygląda proces dezaktywacji konta. Klikamy na tę pierwszą opcję i zatwierdzamy, klikając na przycisk Kontynuuj do dezaktywacji konta. Ze względów bezpieczeństwa musimy wprowadzić hasło, za pomocą którego logujemy się do swojego konta na Facebooku. Zatwierdzamy, klikając Kontynuuj. Teraz musimy wybrać powód, dla którego chcemy dezaktywować konto. Na przykład klikamy Kontynuuj. I tak jak już powiedziałam na początku, dezaktywując Facebooka nadal będziemy mieć możliwość korzystania z Messengera. Wystarczy tutaj zaznaczyć tę opcję Kontynuuj korzystanie z Messengera. Będziemy powiadamiani przez naszych znajomych o różnego rodzaju wydarzeniach. Możemy być zapraszani do grup, możemy być oznaczani na zdjęciach. Oczywiście, jeśli tego nie chcemy, możemy z tego zrezygnować, również zaznaczając odpowiednie pole. Zatwierdzamy, klikając na przycisk Dezaktywuj moje konto. I gotowe. Jeśli po dezaktywacji konta w dowolnym momencie zechcemy powrócić do społeczności Facebooka, to oczywiście możemy ponownie aktywować to konto, logując się za pomocą adresu mailowego oraz hasła. Nasz profil zostanie wówczas w pełni przywrócony wraz ze wszystkimi zdjęciami, informacjami o naszych na przykład zainteresowaniach. Podczas ponownej aktywacji konta musimy mieć dostęp do adresu podawanego podczas logowania. No więc teraz zobaczmy, jak wygląda proces usuwania konta. Wybieramy tę drugą opcję i zatwierdzamy, klikając na przycisk Kontynuuj do usuwania konta. Zatwierdzamy, klikając na przycisk Usuń konto. Facebook poprosi nas o hasło, które wpisujemy, logując się do swojego konta. Zatwierdzamy, klikając na przycisk Kontynuuj. Po raz ostatni musimy potwierdzić chęć usunięcia swojego konta na stałe. Przycisk Usuń konto. No i zobaczmy, co nam się wyświetli, jaka informacja. Gotowe. Usunięcie naszego konta zostało zaplanowane. Facebook na usunięcie naszego profilu ma 30 dni,
I bardzo ważna informacja, w przeciągu tego miesiąca nie możemy logować się na swoje konto. Dlaczego? Ponieważ wówczas cały proces usuwania konta zostaje po prostu przerwany. Jeśli usuniemy swoje konto, to użytkownicy Facebooka nie będą mogli wyszukać naszego profilu ani go wyświetlić. I to wszystko. Prawda, że łatwe? Oczywiście decyzja należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Jeśli chcesz tylko przez jakiś czas zniknąć ze świata mediów społecznościowych, chcesz sobie zrobić przerwę od Facebooka, to wybierz tę pierwszą opcję, czyli dezaktywuj konto. Pamiętaj, wówczas będziesz miał możliwość korzystania z konta w aplikacji Messenger. Natomiast jeśli chcesz całkowicie zniknąć z Facebooka, to po prostu usuń konto. Jeśli filmik się Tobie spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij na ikonę dzwoneczka, aby w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. Standardową instrukcję krok po kroku znajdziesz na naszej stronie internetowej jakłatwo.pl. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się, cześć!